Hejka wszystkim, tutaj Arabella Serenwater, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj odcinek z serii Kolejne Wieści z Jorviku, ponieważ właśnie zauważyłam, że Star Stable właśnie w swoich aktualnościach udostępniło te kolejne wieści z Jorviku, czyli zapowiedzi nadchodzących aktualizacji. I to będą aktualizacje od 21 września do 5 października. Także zobaczmy tutaj, co nam się będzie działo, ale jeszcze zanim do odcinka przejdziemy, to chciałabym was przeprosić za mój głos, ponieważ coś mnie rozkłada, jakieś przeziębienie i po prostu troszeczkę mam wrażenie, że mówię przez nos, ale później jak to montuję, to mam wrażenie, że jednak nie, że jednak mój głos jest normalny, ale jeżeli wy odczuwacie jakąś zmianę, no to po prostu dlatego. Teraz mamy ten taki okres chorobowy, dajcie znać, czy wy jesteście już chorzy, czy trzymacie się zdrowo. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi w większości. I jeszcze ze spraw organizacyjnych, tutaj macie moich najnowszych subskrybentów, bardzo wszystkim dziękuję i jeżeli wy jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo serdecznie do tego zachęcam. Również zapraszam was na wszystkie moje media, do których te wszystkie odnośniki były na początku filmu w naklejkach. A teraz już zbędnie nie przedłużając, przechodzimy do odcinka. Otóż 21 września, czyli w tym tygodniu, w środę, tak, to będzie teraz. Mamy kąsek fabularny oraz odjazdowe kantary. Kontynuujemy najnowsze zadanie. Pani Holdsworth znalazła w bibliotece dziennik galopującego Thompsona i chce się podzielić swoim odkryciem. Poszukaj jej w bibliotece Fortu Maria. Jednak zanim tam pojedziesz, zobacz nowe odlotowe kantary, dostępne w 6 kolorach. Niech twój koń American Paint, koń Appaloosa i Percheron pokażą się w najnowszych ogłowiach i siodłach. A na koniec mamy coś nie mniej ważnego, czyli rozpoczęcie testów beta zaktualizowanej postaci gracza. Okej, bardzo fajnie, bo tutaj mamy kolejne rozwinięcie fabularne. Bardzo fajnie, że tutaj SSO jakby nie zatrzymało się, tak jak poprzednio, że tylko była fabuła, potem cisza i potem taka nagle długa fabuła, tylko teraz po prostu tak co jakiś czas takie kąski fabularne nam wrzucają. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Następnie za tydzień, 28 września, mamy nowe konie, kąsek fabularny oraz usprawnienia. A co za tupanie i dlaczego ziemia się trzęsie? Na horyzoncie widać 7 sylwetek koni. Dowiedz się, jakie to odmiany i istniejących już raz. Wskazówka. Mają różne rozmiary i kształty. Pani Holdsworth nie skończyła jeszcze badać przeszłości, dlatego też dołączę do niej. Ale trzymaj się mocno, bo możesz poznać pewne tragiczne historie. Oj. Bardzo zagadkowy ten 28 września, nie da się ukryć, bo tutaj jakby widzicie... No, nie do końca wiadomo, co z tymi końmi, o co tutaj chodzi. Może być dość ciekawie, a tutaj jeszcze pani Holdsworth jakieś tragiczne historie chce nam przedstawiać, więc naprawdę bardzo tajemniczy i bardzo ciekawy będzie ten 28 września. Ale dobra, przechodzimy teraz sobie do 5 października. Do wyścigu gotowi, start! Bobcaty zorganizowały sesje jeździeckie, by przygotować się na nadchodzącą wystawę koni. Loretta chyba jest w złym humorze. Pogalopuj do niej i dowiedz się dlaczego. Być może uda się odblokować nowe wyjątkowe wyścigi. Będzie 6 nowych kantarów. Po twoim ostatnim spotkaniu z panią Holdsworth w czerwcu wraz z Beatrix znalazł pewien tajemniczy list. Dowiedz się, o co te całe zamieszanie dzięki kąskowi fabularnemu tego tygodnia. Magiczne konie tego miesiąca, Faramavr i Aldrach. Jeżeli to źle przeczytałam, to przepraszam. No, może być dość ciekawie. Może być naprawdę dość ciekawie. Tego ostatniego tygodnia również, bo tutaj mamy jakiś nowy wyścig fajny, też coś będzie, też kolejny kąsek fabularny. No, według mnie naprawdę szykuje się fajne 3 tygodnie, dajcie znać, co wy myślicie o tych aktualizacjach. No i co, kochani? Taka moja opinia, podsumowanie. Myślę, że będzie ciekawie. Nie wiem do końca, co o tym myśleć, bo te aktualizacje mają troszeczkę taki inny klimat, jak te poprzednie, tak mi się wydaje. Ale dajcie znać, co wy myślicie i jak uważacie. Także chyba to by było na tyle, kochani. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Pa!